Cześć, witam Was serdecznie i tak jak obiecałam, poniedziałki, środy, piątki, mam nadzieję, że uda mi się tak wrzucać filmy. Dzisiaj przychodzę do Was z właściwie unboxingiem z jednej firmy i chciałam Wam się pochwalić prezentem, który dostałam od męża. To nie jest tak, że on kupił go w ciemno, w sensie, że go kupił, a to była dla mnie niespodzianka. Ja po prostu sobie wymarzyłam pewną rzecz, i on stwierdził, że nie powinnam się zastanawiać, że on mi kupi i dostałam tą rzecz w prezencie. Znaczy ja dostałam od niego dużo prezentów pod choinkę, takich, które lubię, ale nie będę z Wami, nie będę Wam pokazywać, bo będziecie się ze mnie śmiać. Więc po co? Słuchajcie, tak na luzie, to będzie tak na luzie, wiecie, bez żadnego unboxingu wielkiego tam i spiny i tak dalej. Ja w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, bo dostałam ostatnio w prezencie takie cukierki, to szklaki kiedyś się mówiło, albo się mówi, nie wiem. Słuchajcie, dostałam je w prezencie i one są świetne, czy Wy je znacie w ogóle? To jest akurat miętowe, one są w takim, zobaczcie, tak zamykane, one są w taki proszek mają miętowy. Słuchajcie, bajka z eukaliptusem, no normalnie taki świeży jest oddech, że wiecie, podmuch i normalnie wszystko zamraża się, tak jak w reklamach. Bardzo fajne cukierki, a widziałam w ogóle, one są duże pudełko i są ciężkie, ja widziałam, że one są około 10 zł kosztują te cukierki i są naprawdę świetne, są wow. Dobrze, więc najpierw pokażę Wam, mam nadzieję, że nie będzie widać, bo zawsze pokazuję Wam moją metkę z Imposta. Teraz ją zedrę, bo jak będę machała tym pudełkiem, to Wam coś pokażę i zaraz będzie pokazała znowu adres albo coś takiego. Więc już to zrywam i Wam tego nie pokazuję. Dobra. I słuchajcie, zamówiłam sobie coś z firmy Sylveco. Dlatego, Wam pokazuję. Dlatego, że po pierwsze była promocja, ale ja z tej była promocja chyba na wysyłkę i tak dalej, bo był jakiś po świętach taka, nie wiem jak to, nie wiem co to było, jakiś Black tam to nie, Friday ani nic takiego, ale jakaś była promocja po świętach. I Magda, moja widzka, napisała do mnie, że słuchaj, ja już sobie kupiłam kilka rzeczy, czy jedną, czy już nie wiem, z Sylveco, bo są promocje i w promocyjnej cenie jest bardzo fajne to, tamto i tamto. Ale powiem Wam, że jak weszłam na tą stronę, to zamiast skorzystać z tych opcji, które ona mówiła, że są w promocji, to zainteresowało mnie coś zupełnie innego. Stwierdziłam, że po pierwsze będzie fajnie otworzyć to na kanale, a po drugie lubię ich kosmetyki bardzo, bardzo. Więc słuchajcie, w pudełku ja zamówiłam, zaznaczam, o, ale to ciężkie, słuchajcie. Ja zamówiłam po pierwsze taki boks, jest mega ciężki. To jest boks, który zawiera różne kosmetyki, raczej takie zimowo, jesienno, wiecie, takie, no jak jest zimno, jak nasza skóra jest narażona na po prostu brzydką w ogóle pogodę. Do tego oni, słuchajcie, dodali coś takiego, taką książeczkę, to już oni dodali, która opisuje dokładnie, z tego co ja rozumiem, to ona chyba opisuje produkty, które oni mają albo proponują. Powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem, bo nie sprawdzałam, bo to nie są te kosmetyki z boksa wszystkie. Taką książeczkę, która trochę opowiada o niektórych produktach, które tam są. Dodatkowo dostałam karteczkę, na której jest napisane, że jeżeli zahasztaguję na Instagramie, to mogę coś tam wygrać, nieważne. I ja kupiłam jeszcze, bo chcę spróbować bardzo, z Sylveco dla dzieci. To jest pianka do mycia ciała i włosów. I ona jest borówka, żurawina, rumianek i aloes. Moje dzieci bardzo mają atopową, znaczy bardzo, źle powiedziałam, już teraz ten starszy nie ma, wróć, że tak powiem, mają atopową skórę. Zdarza im się mieć uczulenia, na przykład na niwa, to już w ogóle jest masakra. A słuchajcie, patrząc na skład, na to, że no... Naprawdę tu są same takie naturalne składniki, łagodzi podrażnienia, skutecznie nawilża, naturalnie pielęgnuje. Stwierdziłam, że na tym synu, który zawsze ma najmniejszą alergię, przetestuję na nim po prostu ten produkt. I to jest, słuchajcie, aksamitna pianka do mycia włosów i całego ciała o smakowitym borówkowym aromacie,
którą pokochał już zajączek Gucio. Taka jest reklama. Czekajcie, ja sobie otworzę i zobaczymy, jaki to ma zapach. Wow! Ale fajny, bardzo owocowy. Bardzo owocowy i taki smaczny, jakbyście deser borówkowy zjedli. Tak mi się to kojarzy. I słuchajcie, tak ona wygląda. To są rzeczy, które ja kupiłam. Czyli ten boks i tą piankę. Ale ja tutaj otwieram i patrzę, a tu są gratisy do zamówienia. Słuchajcie, po pierwsze taka torebka zalepiona. Zaraz zobaczymy, co jest, bo ja nie wiem. Coś jeszcze. I jeszcze, i coś jeszcze. Nie wiem, co tu jest, słuchajcie, bo nie wiem. Tu chyba nic więcej w tym kartonie wielgaśnie nie było. No ale zabieramy się do oglądania, co oni tu powrzucali. Bo tak jak mówię, ja tylko kupiłam to, a reszta była w gratisie. Więc sprawdzamy. No to otwieramy pudełko. Jedziemy. Piękne to pudełko jest. Tak jakbyście mieli pudełko od butów, ale bardzo, bardzo sztywne. Tak wykonane, że można, nie wiem, użyć go jeszcze dalej w świat. Zobaczcie, boks wygląda tak. Kosztował 130 zł ten boks. On chyba był przeceniony, bo on kosztował więcej. Chyba był przeceniony właśnie ze 150 na 130 czy na... Nie wiem. Ja jeszcze dostałam w ogóle jakąś zniżkę, bo pierwszy raz u nich zakładam konto i tak dalej. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Sylweko. Płyn ziołowy do płukania jamy ustnej. Tak wygląda. Ma pojemność 100 ml. I słuchajcie, oczywiście naturalna pielęgnacja, mięta pieprzowa, szałwia lekarska, rozmaryn lekarski. Już otwieram. Wow, ale pięknie pachnie. Jak taka mega dobra pasta do zębów. Ale pięknie pachnie. Sobie postawimy tu, ja sobie trochę przybliżę. Następnie mamy lekki krem brzoza. Zawiera... O, najpierw Wam pokażę. Zawiera ekstrakt z kory brzozy, który dzięki właściwościom, właściwości pobudzania syntezy kolagenu i elastyny zwiększa sprężystość skóry i skutecznie opóźnia procesy starzenia. Połączenie ekstraktu z aloesu i ksylitolu o działaniu wybitnie nawilżającym i zmiękczającym. Działanie nawilżające 50 ml. Oczywiście wszystko jest zalepione, na razie nie otwieram, bo potem otworzę i wiecie, wszystko pootwieram i wszystko mi się zestarzeje. Następna to jest krem do rąk, bardzo duży. Ja Wam powiem tak, u mnie kremy do rąk to idą jak woda, jak to się mówi, naprawdę. Tu jest, słuchajcie, masło shea, oleje z pestek winogron, żożoba i słonecznikowy, i dzikiej róży, i kwas hialuronowy, i mocznik, i bla, cała lista w ogóle. Co by to tutaj nie jest, to jest krem do rąk, bardzo fajny i to jest z firmy Rosadia, nie wiem, bo to jakieś skandynawskie może. Słuchajcie, pojemność duża, bo to jest setka, to jest setka. Teraz tak, mam tutaj to później. Krem pod oczy Biolaven. Ja w ogóle uwielbiam tą firmę Biolaven. I słuchajcie, krem pod oczy. Olej z pestek winogron nawilża i odmładza. Bardzo lubię kremy pod oczy, dlatego że pod moimi oczami są zmarszczki. Ale powiem Wam, że używam ostatnio, ja to Wam powiem w innym filmie jaki, ale używam krem od kilku dni i moim zdaniem jest rewelacyjny. Widzę różnice, nie są aż takie głębokie zmarszczki. Krem pod oczy. Mamy krem pod oczy. To oczywiście są wszystko pełnowymiarowe produkty. To nie są żadne dodatki, wiecie, że jakieś próbeczki są czy coś. Nie, nic takiego tu nie ma, to są pełnowymiarowe. Dalej mamy aloesowe serum do twarzy. To jest serum organiczny sok z aloesu. Tak to wygląda. I tu mamy 30 ml. Jest zalepiony, na razie nie otwieram. I słuchajcie, ja w ogóle słyszałam, no i Wy pewnie wiecie, że no, aloes to w ogóle się powinien szybko wchłaniać i rzeczywiście mieć super zdrowotne właściwości. Lekkie, szybko wchłanialne serum przeznaczone do intensywnej pielęgnacji każdego typu cery. I tu jest właśnie i kwas, również jest kwas hialuronowy, alantoina i proteiny owsa. Taki wspaniały tu skład jest. Bardzo się cieszę. To jest kolejny produkt. Następnie mamy pianka myjąca do twarzy z ekstraktem z lukrecji. Nie wiem, czy tej pianki nie wystarczy na Vinted. Przepraszam, głos mi się zaczyna. Dlatego, że ja
Mam tyle preparatów do mycia twarzy, że akurat ten jeden nie wiem, czy ktoś będzie u mnie go używał. Nie wiem, być może go wystawię na Vinted, zobaczę. No ale tak jak mówię, no, ja kupiłam ten box dla tych głównie produktów, które tu stoją, bo chciałam je sobie przetestować. I słuchajcie, tu mamy pianka, delikatna pianka do twarzy, przeznaczona do codziennego mycia każdego typu cery. Łącznie z cerą wrażliwą, z ekstraktem z lukrecji, już to już mówiłam. To jest oczywiście duża pianka 150. I teraz bardzo chciałam przetestować odżywka i szampon. To słuchajcie, szampon do włosów wzmacnia i wygładza. Bardzo bym chciała, bo moje włosy są strasznie napuszone, jak są po myciu. I taka sama odżywka odbudowuje i wygładza. Po 300 ml, dwie butle. I słuchajcie, to jest szampon do włosów, olej z pestek, winogron, olej z lawendy. Ja zaraz sobie zobaczę, jak on pachnie. Ja ostatnio dużo odżywek do włosów używam. Wszystkie ich produkty pachną właściwie tak samo. Bardzo roślinnie, trochę owocowo, ale kwiatowo. Taki, słuchajcie, ciężko określić ten zapach, ale ogólnie te z Biolawem wszystkie mniej więcej tak samo pachną. Bardzo lubię, kiedy szampony nie są w środku biało-mleczne, tylko on jest, o widzicie, bo wychodzi mi się lepiej pienią. Te, które są takie mocno białe, nie wiem. W ogóle to mi się wydaje, że dzisiaj jakoś za mocno się wykonturowałam. Czy mam taki, nie wiem, czy tak światło brzydko pada? Może powinnam poprawić makijaż, może to zrobię później. I ostatnie dwie rzeczy, bardzo się z nich cieszę, to są pomadki ochronne. Z tym, że ta jest odżywcza z peelingiem, bardzo ważne, zwłaszcza jak się testuje ciągle jakieś pomadki i błyszczyki. To jest do spękanych, przesuszonych i wrażliwych ust. Bardzo się cieszę. A druga to jest pomadka ochronna z olejem kokosowym. Cieszę się, że ona tu jest, bo ja ją chciałam dać mężowi. Bo on uwielbia kokosową smyć. A kokos to po prostu, wiecie, wszystko by zjadł, co jest kokosem. Także słuchajcie, dwie pomadki ochronne. I to jest cały zestaw z tego boksika. Tu mamy tą piankę, co ją oddzielnie dla dzieci zamówiłam. A dodatkowo dostałam. Nie wiem, co to jest, ale jest tak za pancernie tutaj zamknięte. O, aloesowe. Żelowa regeneracja do twarzy, ciała i włosów. Słuchajcie, taki preparat, 10 ml, należy zużyć, o matko kochana, do 2024 to jeszcze. I nie wiem, co to jest. Jak to jest? Aha, to jest jako takie serum, zobaczcie, z taką pompeczką. No, żelowa regeneracja do twarzy, ciała i włosów. Jak już jest do wszystkiego, to ja lubię, dlatego że jak coś maluję sobie na twarz, a mi zostaje na rękach, to mogę sobie we włosy wetrzeć. Wy też tak macie? Także to dostałam w gratisie. Dostałam to w gratisie, ja tego nie zamawiałam. Dodatkowo przyszło coś takiego. Jakiś plakat to jest? Co to jest? Ale fajne! Zobaczcie to. Kalendarz naturalnej pielęgnacji. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Świetne, po prostu świetne. Poniedziałek, kąpiel stóp, intensywna pielęgnacja stóp, peeling ciała, nawilżanie. Kąpiel dłoni, nawilżanie ciała, peeling ciała, wcierka, serum do twarzy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To jest na zasadzie, że coś na twarz, na ciało, na włosy, na dłonie i na stopy. Zobaczcie. Jest napisane, co można sobie danego dnia zrobić. Mega fajne. Słuchajcie, super. Taki kalendarz, że ktoś to w ogóle wymyślił i gratis, ekstra, coś takiego. Bo czasami nie wiemy, czy o czymś nie zapomnieliśmy, a tak to możemy sprawdzić, co już zostało zrobione. I ostatnia rzecz to jest to. Ja wiem, że oni dodają próbki, no ale to jest. Słuchajcie, to jest w ogóle. To nie jest próbka, to jest siatka próbek. Siatka próbek, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. Ta-dam! Tyle próbek. Słuchajcie, jestem w szoku. Krem do twarzy na noc. Lekki krem nagietkowy. Odżywczy krem do twarzy na noc. Krem do twarzy. Krem do twarzy. Krem do twarzy. Nie znam w ogóle.
Wow, ale super! Szampon odżywka dla dzieci, bo pewnie wiedzieli, że dla dzieci kupiłam. Też krem do twarzy, tylko tu jest z ekstraktem z liści pokrzywy i kasztanowca. Znowu krem do twarzy, krem na noc, balsam myjący do włosów z betuliną. Proszę, ja nie znam w ogóle tych, to znam akurat, to jest do cery tłustej, to trzeba będzie spróbować. Krem pod oczy, krem odżywczy na noc, oh my god, krem pod oczy. Znowu mamy kremowy szampon i płyn do kąpieli, taki w jednym dla dzieci, ekstra. Krem BB, dalej krem znowu do twarzy, nawilżający krem do twarzy na dzień. Krem do twarzy na dzień nawilża i chroni. O, odbudowujący szampon pszeniczno-owsiany. Takie są, takie dużo jest tego szamponu w środku, nie tak wiecie, że nic. Fit Skin to jest okluzyjny krem do... Wow, a co to znaczy okluzyjny? Co to znaczy? Nie wiem. Okluzyjny. Co to znaczy okluzyjny? Kto to wie? Krem aplikować na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, dekoldu. Regenerujący krem okluzyjny to uniwersalnego stosowania na dzień. Polecany jest szczególnie po zabiegach gabinetowych i domowych kuracjach jak peelingi chemiczne i retinol. Okej. Okay. Proszę. O! Łagodny żel do higieny intymnej. Taki spory dosyć. Tak na kilka razy. Krem do twarzy na dzień z mniszkiem, bo każdy ten krem do twarzy, który tu dostałam w próbkach, jest czymś innym. I tu mamy z szyszki chmielu. Słuchajcie, tyle próbek. Tyle próbek. Tyle próbek jest w tym zestawie. Ja jestem w szoku. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ten box w ogóle wow. I widzę tutaj po tych próbkach, że one mają bardzo długi termin ważności. Bardzo długi. To nie są tak, że wrzucili, bo się im data kończyła, tylko wszystkie mają naprawdę długi termin ważności. Także no, ja jestem na chwilę obecną hiper, mega zadowolona z zakupów w Sylweco. Tak, mega jestem zadowolona. Że nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, tu jeszcze, aha, tu jeszcze są jakieś ulotki. Aha, że możemy zapoznać się z książeczka z tymi preparatami do domu. Bardzo fajnie. Trzeba sobie poczytać i zobaczyć, co tutaj zamówić. I co my tu jeszcze mamy? O! Wow! Te ich ulotki są naprawdę... Wiecie co? Te ich bo są ulotki i są ulotki, ale te ulotki są ich bardzo wartościowe. Tak samo jak ten kalendarz. To jest mega pomysł. Naprawdę, jak już wrzucacie coś do boksów inne firmy, to niech to ma po prostu jakiś sens. Wiecie, że kupujecie coś i no, możecie z tego skorzystać. Tu mamy na przykład pozostałe produkty, jak odpowiednio dobrać kosmetyki do swojego typu cery. Proszę. Widzicie? I wiecie od razu, co możecie sobie kupić. Gdyby nie było, tylko nic mnie nie sponsorowano, oczywiście. Chociaż wcale bym się nie pogniewała, gdyby Sylweco chciało mi wysłać coś, ale to wiecie, to jest mi akurat niemożliwe. Jestem zbyt małym kanałem. Tak czy inaczej, Sylweco, kciuk w górę dla Was. I mam nadzieję, że dla mnie też po tym filmie. A teraz chciałam Wam się pochwalić prezentem, który dostałam. Słuchajcie, ja lubię bardzo nietypowe rzeczy. To znaczy, jak widzę na przykład normalną, bo to jest torebka. Jak widzę normalne torebki, zwykłe, to tak, wiecie co, no, nawet jak są super ładne, bardzo drogie, te wszystkie, które noszą aktorki, dziennikarki, no 5 tysięcy, 13 tysięcy, 50 tysięcy. Dla mnie torebka, jak już kosztuje 100 parę złotych do 200, to już jest dla mnie droga torebka. Ja tak uważam, bo no, torebka to torebka, tak? Można nawet sobie samemu uszyć do worek, jakby się chciało. Wiecie, o co mi chodzi. No, nie każdy musi torebki kolekcjonować, lubić buty prędzej być może, ale ja jestem bardzo minimalistyczna pod tym względem i tak naprawdę to zazwyczaj wszystko upycham w kurtkach, dlatego muszę mieć kurtki jak facet ze zamkami i schowkami. Albo słuchajcie, noszę nerki, mam bardzo duże, dużo mam jedną czarną i dwie białe, to przeważnie kupuję te nerki w Diversie. Więc ogólnie to nie jestem torebkowym człowiekiem, bo
Jeszcze raz. Jak noszę plecak, a teraz wiecie, chodzę do pracy i mam, coś mi się tu mój kitek, czyli liderski zepsuł. Jak chodzę do pracy, to mam ze sobą podręcznik, jakieś notatki, długopisy, kluczyk do tego, do tamtego i owego. Więc słuchajcie, no, muszę mieć jakąś torbę. Plecak u mnie się nie sprawdza, bo ja go zawsze zarzucam na jedno ramię, a ja mam problemy z kręgosłupem szyjnym i w ogóle z kręgosłupem, kiedy noszę coś nierówno. A nie pamiętam nigdy, żeby założyć na dwa ramiona, tylko zawsze tak, wiecie, zarzucam. Jak mam torebkę na ramię, to zawsze noszę na jedno ramię i chodzę jakoś krzywo i potem na drugi dzień, słuchajcie, jazdy mam z kręgosłupem mega. Więc bardzo chciałam mieć torebkę do ręki, bo taką, którą też można tak tutaj trzymać, wiecie o co chodzi, ale nie A4, dlatego że A4 nie jest niepotrzebna, bo wszystko co potrzebuję do pracy i będę potrzebowała nawet przez najbliższe lata, jest rozmiaru raczej o takiego max i większego nie, A4 nie bardzo. I słuchajcie, przeglądałam e-obuwie ten sklep i natknęłam się na firmę, która ma niesamowicie wysokie ceny torebek. Takie jak dla mnie, zaznaczam, bo ktoś może powiedzieć, to nie są wysokie ceny torebek, ja kupuję torebki za tysiaka. Rozumiem, bardzo proszę, każdy ma prawo robić co chce. Dla mnie duże to są 400, 500, 600, takie ceny są tych torebek. I słuchajcie, natknęłam się na promocję, ponieważ były na e-obuwie promocje. Torebka normalnie kosztuje, 90 euro. I słuchajcie, wydaje się, że 90 euro na przykład w innym państwie, no to jest tak jak wiecie, byście powiedzieli, o to tak jak stówka dla nas, co tak się normalnie podnieca jakąś torebką za 100 euro. Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo dużo, zwłaszcza, że to jest firma, z tego co wiem, chyba hiszpańska i nazywa się ona Desigual, sprawdzałam w internecie, w Google tłumaczył się, czy Desigual. Desigual. Tak się nazywa ta firma i w ogóle ona jest pisana na torebkach, słuchajcie, od tyłu do przodu. Teraz Wam pokażę. I słuchajcie, może Was zdziwić torebka, która patrzę na nią, jeszcze nie rozpakowałam, jest dla mnie takie cudeńko, ale już Wam pokazuję. Może Was zdziwić, powiecie, wow, ale masz dziwny gust. Tak, mam dziwny gust, jestem w ogóle mega zakręconą osobą, jeżeli o takie rzeczy chodzi, więc pokazuję Wam mój prezent, który chcę już rozpakować. Ta-dam! Tak wygląda moja torebka. I jak widzicie, napis tu jest nieprawidłowo. W sensie one są pisane od tyłu do przodu. I słuchajcie, motyw jest ryb. Oceanicznych, fal. Taki design. I kwiaty. Słuchajcie, tak wygląda z tyłu. Jest tak pięknie odszyta ta torebka, że po prostu wow. Jak ja ją zobaczyłam na stronie, a chyba kupię sobie na lato, jak jeszcze będzie, bo nie wytrzymam, była jeszcze biała. Słuchajcie, tak wygląda spód. Takiej skóry, grubej. W ogóle materiał jest pikowany, gruby, sztywny. Tu jest taki jeans, ale to jest, słuchajcie, wy tego nie czujecie przecież przez kamerę. To jest takie, taką ma moc, to jest odszyte, słuchajcie, tu nie ma niteczki, to jest odszyte po prostu na tip-top, jak to się mówi. Także taka to jest torebka. I teraz ją z Wami rozpakowuję, czyli odrywam wszystkie papierki. Rączki są szyte w ten oto sposób. Tak jak tu widzicie, o, taką skórę mają wzmocnienie, bardzo fajne. I słuchajcie, tu jest wszystko zabezpieczone takimi papierkami, więc ja to zrywam i na pewno jej nie oddam. Ale się zlękłam, coś tutaj, a tu deszcz zaczął padać, słuchajcie. I ta torebka ma coś takiego, że jak się ją wypcha w środku, bo można, to ona ma, zobaczcie, jaką szerokość i pojemność dużą. Wiecie, o co mi chodzi? Bo ona nie jest wcale taka mała, ta torebka. Możecie sobie zobaczyć, o, ja sobie stanę i Wam pokażę tak. Zobaczcie, całą kamerę zakryła. Nie wiecie co, wydaje mi się, tam było napisane, że ona nie zmieści A4. Mi się wydaje, że ona jakby się chciało, to by się A4 też tu zmieściło. Wykończenie jest przecudne, naprawdę przecudne. Jak się ją otworzy, to w środku mamy zabezpieczony
pasek, ale to jest, słuchajcie, tak tu zabezpieczone na maksa. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, jak Wam to pokazać. W środku są oczywiście ten na wilgoć i tu mamy doczepiony pasek, bo ja z paska korzystać nie będę, dlatego, że tak jak Wam mówiłam, no ja i pasek to będę nosiła na jednym ramieniu, a nie o to w tej torebce chodziło. Więc tu mamy pięknie zabezpieczony pasek. Pasek jest koloru takiego jak ta podstawa. Takiego koloru jest pasek. I w środku już Wam pokazuję. W środku mamy piękną niebieską podszewkę. Naprawdę duża jest ta torba. I mamy tu mamy też znak firmy. I tu mamy jedną kieszeń taką zwykłą, że jest już otwarta. A druga jest na zamek. I ona jest dosyć, powiem Wam, no spora. Spora jest, bo w ogóle ta torebka jest mega duża. Zobaczcie, jak ona się otwiera z boku mocno. Także słuchajcie, taki oto zakup, taki oto prezent dostałam od męża, bo ja mu pokazywałam tą torbę i ja mówię, słuchaj, ja tak mi się strasznie ta torba podoba, ale ja mówię, cena jest dla mnie zaporowa. Niestety ja sobie nie jestem w stanie tak w ogóle wyobrazić, żeby kupić sobie taką torebkę. Wiem, może to jest dziwne, każdy kupuje, tak jak mówię, torebkę za jaką kwotę chce, ale dla mnie to już jest mega dużo pieniędzy. Powiedzcie, co o niej myślicie, czy Wam się też podoba? Czy uważacie, że jest kryzolska i nietypowa? Ja jestem w niej zakochana, zaraz idę się spakować i włożę do niej, pamiętacie, to było w kalendarzu Pure Beauty Boxa, była ta taka wkładka zapachowa do torebek. Na pewno będzie w mojej torebce, żeby pięknie pachniało. Nie jestem w stanie w ogóle tego tutaj oderwać. Palce prędzej połamie. Tak jak tu widzicie, to jest 90 euro. I ona jest... w ogóle, wejdźcie sobie na e-obuwie i sprawdźcie sobie tą firmę. Zobaczycie... Ja nie mówię tylko o takich kryzolskich torebkach. Tam są tak cudowne torebki, żebym kupiła 90% całej kolekcji. Dziękuję, że ze mną byliście. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie ślad w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, było dużo wszystkiego. Ktoś może sobie obejrzeć tylko sylwetkę, ktoś może zobaczyć moje podniecanie się moją torebką nową. Także wrzucę Wam podział po prostu na dole czasowy i widzicie, tracę głos. Także już kończę. Buziaki, widzimy się w piątek. Pa, pa!